Gdy Netflix wypuścił film Blondynka, stwierdziłem, trzeba obejrzeć biografię Marilyn Monroe. Tylko nie, ten film to nie jest biografia Marilyn Monroe. Jest to adaptacja książki pod tytułem Blondynka, napisaną przez Joyce Carol Oates. I tak naprawdę jest to pewna wariacja na temat Marilyn Monroe, bo mnóstwo rzeczy tutaj się nie zgadza. Spokojnie, nie będę zdradzał fabuły. Jak już mówiłem, film jest dostępny na Netflixie, można go sobie spokojnie obejrzeć. Tylko że jest od 18 roku życia, ponieważ jest dosyć hardkorowo, przyznam szczerze. Tak, zgadza się, jest dużo nagości, dużo prochów i tak dalej. Jeżeli jesteś widzem młodszym niż 18 lat, musisz uzyskać pozwolenie rodziców albo kogoś starszego. I przyznam, tak stwierdziłem, okej, no obejrzę, no bo lubię. 3 godziny, prawie 3 godziny ma film, więc rzeczywiście dosyć poważnie. Ale biorąc pod uwagę, że takie filmy to kandydaci do Oscara są niewiarygodnie poważni. No wiadomo, był niedawno Elvis, jakiś czas temu mieliśmy film o Judy Garland i tak dalej, więc wiadomo, filmy biograficzne są bardzo w cenie. Tym bardziej, że Netflix sam powiedział, że okej, ten film wrzucamy na naszą platformę, ale oprócz tego będzie on oczywiście puszczany w kinach w Los Angeles, żeby wszystkie te, oczywiście, że tak, odhaczyć rzeczy, które sprawią, że film będzie mógł być nominowany do Oscara. A czy będzie? O tym oczywiście za chwilę, ale jeżeli lubisz takie recenzje, to daj suba, włącz dzwonek z opcją wszystko, bo to sprawia, że kanał rośnie. I fabularnie, specjalnie akurat na potrzeby tejże recenzji stwierdziłem, ok, film obejrzany, no to teraz przeczytam sobie, oczywiście, co prawda skróconą biografię Marilyn Monroe. Wiele rzeczy się tutaj nie zgadza, naprawdę wiele rzeczy, tak naprawdę jest niewiele nazwisk, które się zgadzają, bo w większości po prostu to jest puszczone oko, jak na przykład pojawia się Bobby Sportowiec, była gwiazda baseballu, no to oczywiście osoby, które się interesują, wiedzą, że to jest Joe DiMaggio. Tak samo pojawia się pisarz, no tak jest wymieniony, nie ma powiedziane, kto to jest, ale my wiemy, że to jest Arthur Miller, ponieważ Marilyn Monroe z nim wzięła ślub i tak dalej, tylko dwie tak naprawdę osoby, które istniały w życiu Marilyn Monroe, są ujawnione z imienia i nazwiska. Jest to oczywiście Charlie Chaplin, Charles Chaplin Jr., czyli syn Charlie'ego Chaplina, a także Edward G. Robinson. To są oczywiście dwie osoby, które pojawiają się z imienia i nazwiska. Nawet sama Marilyn Monroe bardzo często jest, zresztą dokładnie wiadomo, że to jest jej imię, nazwisko, czyli Norma Jean jest tak właśnie tytułowana. Ten film, on jest dziwny, bo to nie można powiedzieć. Dostajemy go tak naprawdę w czterech formatach, bo mamy go w formacie telewizyjnym, czyli 4:3, taki niemalże kwadratowy. Mamy go oczywiście 16:9, CinemaScope bodajże to się nazywa. Jest również i te dwie opcje są dostępne w pokolorowane, kolorowe, a także są monochromatyczne. To jest oczywiście zależne od tego, od nastroju, co mamy pokazywane i tak dalej. Dużo rzeczy jest tutaj ominięte i przypomnę jeszcze raz, to nie jest biografia Marilyn Monroe. To wzięto jakieś tam, powiedzmy, wycinki z jej życia i stwierdzono, tutaj dodamy, tutaj troszeczkę wymyślimy, wykombinujemy, tutaj będzie puszczone oko. Ten film to może nie jest biografia Marilyn Monroe, ale to jest biografia, to jest pewna naprawdę wycinek historii Hollywoodu. Bo chociażby Renée Zellweger świetnie zagrała Judy Garland i pokazała nam, jak tam byli traktowani artyści. Tutaj jest podobnie, rzeczywiście postać Normy Jean jest dosyć konkretnie przez akurat wtedy 20th Century Fox, mimo że nie mamy powiedziane, że to jest akurat to studio, czy tam Kalabia, czy RKO, jakoś tak, ale rzeczywiście jest szprycowana po prostu, żeby tylko jak najbardziej, żeby trzeba nakręcić i tak dalej, więc nie jest to dobrze i tak naprawdę te wszystkie wydarzenia typu kolejny film, mężczyźni wolą blondynki, pół żartem, pół serio i tak dalej, one są tak naprawdę tylko tak pokazane po macoszemu gdzieś tam z tyłu, żeby nie było. Tutaj głównie skupiamy się na Normie Jean, bo nawet według niej w tym filmie właśnie Marilyn Monroe to nie jest ona. To jest tylko i wyłącznie postać, persona wykreowana tylko i wyłącznie przez studio filmowe na potrzeby mediów. Tylko i wyłącznie, więc kiedy ona jest prywatnie, to jest Norma Jean, ona się w żaden sposób nie utożsamia z Marilyn Monroe, to jest w ogóle coś innego. Naprawdę było inaczej, bo akurat Marilyn Monroe, czyli Norma Jean, pomagała w stworzeniu tej właśnie tego nie dość, że imienia i nazwiska, swojego właśnie pseudonimu, a także swojego wizerunku, wyglądu, czyli włosy ufarbowane, wyprostowane, mocna szminka, ten pieprzy, który jest namalowany, więc to było rzeczywiście troszeczkę inaczej. Więc dużo z tych rzeczy tutaj jest niepokazane, ale skupiamy się na Marilyn Monroe, na jej przeżyciach. Marilyn Monroe, Norma Jean, będę używał zamiennie. I rzeczywiście od hardkorowego, niefajnego dzieciństwa, co akurat się w większości pokrywa z tym, co przeszła prawdziwa Norma Jean, rzeczywiście aż po późniejszy fakt, że co tu dużo mówić, zbyt wiele nie mogę, ponieważ algorytm oczywiście słucha, ale była wykorzystywana niejednokrotnie przez swoich
partnerów, mężów, przyszłych, byłych i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy rzeczywiście, tak, nie wszyscy traktowali ją jak kobietę, używano ją czasami jak popielniczki, brzydko mówiąc, więc nie jest to rzeczywiście film miły, fajny i ciekawy. Nieraz mówimy, że oglądałem biografię jakąś niedawno, oglądałem Waleczne Serce, albo Piękny Umysł, albo Rej, obejrzę sobie jeszcze raz ten film. No nie, nie tym razem. To jest film, który niechętnie się do niego wraca. Po pierwsze, on jest bardzo specyficznie zrobiony. Muzyka jest dosyć, żeby nie powiedzieć dziwna, to powiem, że bardzo sprytnie poprowadzony jest. Dialogów jest relatywnie, może nie mało, ale mniej niż byśmy się spodziewali. Sam reżyser, czyli Andrzej Dominik, powiedział, że to jest celowo, bo to głównie chodziło o to, żeby może nie szokować, co pokazywać całą historię obrazem, że o to głównie chodziło, więc rzeczywiście jest bardzo, bardzo odważnie w tym. W ogóle film dostał certyfikat NC-17, czyli tylko i wyłącznie dla widzów od 18 roku życia. Nie zdarza się to bardzo często. Nawet Netflix prosił, żeby słuchajcie, stonujcie troszeczkę rzeczywiście tę nagość, prochy i tak dalej, no ale jak, przecież musieliśmy pokazać, więc tego rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Ana de Armas, która wcielała się w rolę Mary Jean, jest Kubanką, no i rzeczywiście było dużo problemu z jej akcentem, no ale to nawet już kiedy były pokazy testowe, również widzowie mówili, nie, my ciągle słyszymy ten obcy akcent, ona pracowała nad nim ponad 9 miesięcy, no ale rzeczywiście później już w postprodukcji, kiedy udźwiękowiano film, stwierdzili, okej, dobra, my coś wymyślimy, coś zrobimy, rzeczywiście będzie bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo dobrze, ale udało im się. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o warstwę aktorską, naprawdę rewelacyjnie uchwyciła to, bo aktorsko ten film naprawdę sam z siebie się broni. Ja nie trzeba nic mówić, nieważne, czy to jest ona, czy to jest Adrian Brody. Jest rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie, więc tutaj nie ma co mówić. Fabularnie ten film mnie o tyle może nie zaskoczył, ale wynudził, ponieważ mamy dużo wątków, 3 godziny. Mamy dużo wątków, ale groznych jest tylko tak na zasadzie, o, tutaj wyrzucimy jakiś ochłap, tutaj jakieś zdjęcie, tutaj scenka, tutaj 2 minutki i tak dalej. Rzeczywiście jest tak na zasadzie, można było to zrobić ciekawiej, skupić się. Ja oczywiście wiem, że to jest ekranizacja książki. Oczywiście jest pozmieniane mimo wszystko względem książki, bo sama autorka się wypowiedziała, że no, nie wszystko się zgadza, ale no wiadomo, nie jest to książka telefoniczna, nie jest to przełożone 1:1. W każdym razie rzeczywiście fabularnie ten film jest dosyć dziwny. Nie przekonuje mnie za bardzo, muszę przyznać, bo ja bym wolał może nie klasyczną, aczkolwiek gdyby gro wątków zostało dopowiedzianych, a nie tylko na zasadzie, okej, no to my rzucimy tobie ucho, a ty się teraz zastanawiaj. To nie jest film na tyle mocny, na tyle poważny, mimo że mają oczywiście wiele bardzo druzgocących scen i kilka rzeczywiście pozostawiają, trzeba się nad nim zastanowić, ale nie aż do tego stopnia, żebyśmy teraz stwierdzili, okej, będziemy pisali rozprawki i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ja ten film obejrzałem i więcej go już raczej oglądać nie będę. Co? Bo akurat nie ma potrzeby, a poza tym, jak mówię, ten film potrafi zmęczyć. Więc tutaj już zależy od ciebie, aktorsko się fajnie broni. W ogóle Ana de Armas nie była pierwszym wyborem, była pierwszym wyborem tego reżysera, ale kiedy film miał powstać w 2010 roku, już wtedy o to dbał Brad Pitt, bo on właśnie jest producentem, jednym z producentów tegoż filmu, to pierwszą aktorką, która miała wcielić się w rolę Normie Jean, Marilyn Monroe, była Naomi Watts. No ale rzeczywiście coś się nie udało, coś nie wyszło. Później była Jessica Chastain, to właśnie Brad Pitt przekonał Jessica Chastain. No ale jak to ma w zwyczaju Hollywood, okej, no to czekamy, bo to, bo tamto, bo siamto. I rzeczywiście, nie wyszło, nie udało się. Dopiero 12 lat później film się doczekał swojej premiery. Czy to film będzie nagrodowy? Aż się zagadał. Hollywood jest bardzo pruderyjny i tu jest dużo rzeczy pokazanych, których oni nie lubią. Nie, dobrze wiesz, że Amerykanie nie lubią również, jak się im pluje w kaszę, a mówienie o tym, że była epoka Hollywoodu, złota epoka Hollywoodu, która rzeczywiście, studia niekoniecznie były miłe, niekoniecznie były dobre i wykorzystywały ludzi dosyć hardkorowo, bo ta postać Normie Jean tutaj naprawdę jest, oprócz tego, że jest jej dziwna relacja z ojcem oraz tak naprawdę fakt, że Marilyn Monroe również, prawdziwa Marilyn Monroe, miała problemy z prochami. Jedna z teorii głosi, bo tam mnóstwo teorii spiskowych było, że krótko mówiąc przydawkowała. I tutaj również to się pojawia, choroby różnego rodzaju i tak dalej, więc rzeczywiście można byłoby stwierdzić, okej, dobrze, fajnie, super, świetnie, ekstra, rewelacyjnie, ale niestety ten film obejrzałem i to nie jest wybitne kino. To nie jest tak, że nagle stwierdziłem, okej, muszę obejrzeć, bo jak najbardziej bez... Nie, to jest film, który stwierdziłem, chcę obejrzeć, może mnie zainteresować. Lubię Marilyn Monroe, zresztą tutaj widzisz fajną paczkę, nie jedną w moim posiadaniu, gdzie jest kilka filmów o Marilyn Monroe.
Można sobie to znaleźć wszędzie, Allegro, Amazon i tak dalej, więc spokojnie można to ogarnąć, ale stwierdziłem, że chcę no, zobaczyć i ten film mnie rozczarował. Przyznam, rozczarował mnie, tylko 6 na 10. Jeżeli coś tu się będzie działo nagrodowo, to co najwyżej Ana de Armas może rzeczywiście dostać jakąś nominację, ale czy będzie coś poza tym? No nie, zdjęcia są ciekawe, więc tutaj można rzeczywiście podziałać, a kategorie techniczne, cytując Piotra Bałtruczyka, polimeryzowałbym, bo jest to film obrazoburczy i jak najbardziej zapewne będzie dosyć konkretnie klikany, ale też 3 godziny mogą ludzie stwierdzić, nie, no to jest za dużo i kilka scen sprawi, że no będziemy o nim mówić przez jakiś czas, ale wydaje mi się, że przejdzie raczej bez echa. Nie będzie tego, że za pół roku, za 2 lata będziemy mówili, pamiętasz ten film biograficzny o Marilyn Monroe, który nie był filmem biograficznym o Marilyn Monroe? To było świetne kino. No nie, niestety nie będzie takiej opcji. Dużo ciekawszym według mnie był chociażby film Judy z Oscarową Renée Zellweger sprzed roku, umówmy się. Więc jeżeli chcesz jakiś obejrzeć dobry film biograficzny, tamten naprawdę bardzo, bardzo polecam. Również pokazuje mroczne oblicze Hollywoodu, chorego Woodu dokładnie. Więc tamten film dużo lepszy. Ten, okej, w porządku, można obejrzeć i następny proszę. To wszystko, co teraz powiedziałem, niespecjalnie koreluje z tym, że film otrzymał według różnych źródeł od 11 do 14, powiedzmy 14-minutowe owacje na stojąco po premierze na festiwalu filmowym w Wenecji. Więc jak to się ma do jakości filmu? No, tamtego oczywiście nikt nie nagrał, nikt nie sprawdzi. Wiadomo jak z tym jest, może niekoniecznie to była prawda, może niekoniecznie aż 16 minut, 14 minut. Ponoć Anna de Armas się rozpłakała rzeczywiście. No nie ma co dziwić się, ponieważ rola rzeczywiście jest dosyć emocjonalna. Musiała dużo z siebie wyrzucić, dużo siebie oczywiście pokazać, no oprócz tego, że no, trzeba było ją zmienić. Peruka, wiadomo, szkła kontaktowe, szczęka również, bo Marilyn Monroe była urokliwa symbolem. No, wiadomo jak to jest, no, jeżeli żyje się 60 lat temu, powiem tylko w ten sposób, w filmie Pół żartem, pół serio, czy Mężczyźni wolą blondynki, pojawiali się ona, Tony Curtis, Jack Lemmon i kilka innych oczywiście postaci. I wystarczy zapytać statystycznego Kowalskiego, czy kojarzy, kto to jest Tony Curtis albo Jack Lemmon, albo kto to jest Marilyn Monroe, no to wydaje mi się, że 99 przypadków na 100 Marilyn Monroe będzie jak najbardziej numerem 1. Więc po 60 latach od śmierci, jeżeli ktoś cały czas jest uznawany za ikonę seksapilu, jeżeli naprawdę ten symbol głupiej blondynki, bo taki był kreowany, mimo że niepotrzebnie, bo sama Marilyn Monroe przez wielu krytyków była wychwalana, że jest świetną aktorką, dobrą, ciekawą, nagradzana, Złote Globy, Bafty i tak dalej, więc coś rzeczywiście w tym było. A ten film, okej, obejrzyj, jeżeli jesteś fanem Marilyn Monroe, a jeżeli nie, to naprawdę daruj sobie, bo potrafi cię znudzić i możesz się, nie, możesz stwierdzić, nie, dziękuję bardzo, to nie jest kino dla mnie, to jest po prostu słaby film. A ten film nie jest słaby, nie jest rewelacyjny, po prostu jest taki, że możesz obejrzeć i to wszystko, dziękuję bardzo. A jeżeli lubisz recenzje, to sprawdź tutaj tę listę, bo tutaj takowych